Witajcie, kochani. Witam was w niedzielę rano, 10 grudnia. Tak u nas zaczyna się dzisiejszy dzień. Poranek, po 9 rano. Musicie przyznać, że z pompą dzisiejsza druga niedziela Adwentu się zaczęła. Bardzo fajnie, wesoło i radośnie. Dzień zaczął się fajnie. Teraz już jest po południu. Parzę herbatkę i tak wybieram, którą sobie dzisiaj zaparzyć, bo kupiłam w Centrum Pszczelarskim u Łukasiewiczów kilka herbat i tak teraz je degustuję. Którą dzisiaj sobie zaparzyć? Nie mam zielonego pojęcia. Tutaj jest. Ja mam swoją. No ty masz swoją. Special time. Specjalny czas, wyjątkowy czas sobie zaparzę. Muszę wyciągnąć łyżeczkę, bo mnie zamkną jak ruskiego szpiega. Ty za co, za łyżeczkę? Jak w tym dowcipie, tak? Chyba tak. Ale zapach, zobacz. Taki trochę piernikowy. Fajny. Ta mi smakuje herbatka. Korzenna. Mąż kontuzjowany. Teraz muszę mieć się na baczności, bo tutaj stoi. Tak jest. Stoi. Herbatka zaparzona, pachnie wyśmienicie, taka korzenna, trochę piernikiem, bo jest tutaj dodana chyba przyprawa do piernika. Mamusia się właśnie pojawiła. I znika. Chodź, 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 podejdź tutaj. Może się za chwileczkę pojawi, chociaż na chwilkę. Dzisiaj jest niedziela, więc taki odcinek luźny, bo już od dłuższego czasu w ogóle u mnie w niedzielę nie pojawiają się odcinki z przepisów, z gospodarstwa, z ogrodu. No, niedziela jest takim dniem, w którym powinniśmy odpoczywać, spędzać ten czas z rodziną bądź relaksować się. I nie jest to chyba odpowiedni moment na pokazywanie odcinków, gdzie wykonuje się jakieś tam prace. Dzień zaczął się fajnie, teraz jest już po godzinie 16. Chodź, mamusiu. Chodź tutaj, mamusiu. Siadaj. No chodź, siadaj. Idę do siebie. Nie, idziesz do siebie, idziesz tutaj do mnie. Jest kochana mamusia, my tutaj zawsze we dwie. Stół jest podpasowany już tutaj pod wzrost mamusi. Dla mnie jest on stanowczo za niski. Jak robię, to się muszę pochylać, ale ja mam tam blat, mamusia ma tutaj i się dogadujemy, nie? Nie, pewno. Jak to nie można się dogadać? Można. Wspólnie robimy, wspólnie tutaj w tym domu żyjemy. Za tydzień, wiesz co, może byśmy zrobili taki odcinek, bo też widzowie proszą o waszych wspomnieniach, tradycjach, jak to było kiedyś, jak ty pamiętasz święta, jak je widziałaś swoimi oczami, jak to było kiedyś, a jak jest dzisiaj. No tak, zobaczymy, jak to no będzie. Zobaczymy. A ja już będę tak tutaj zobaczać, że mamusia, przynajmniej mamusia, no tatusia też urobimy. Jak gdzieś nie pojedzie. Dzisiaj żeśmy się śmiali, bo przyszli z kościoła, no ja w kościele nie byłam, rano wyszłam, tylko przepraszam, wyszłam nagrać przejazd świętego Mikołaja. Tutaj Mariusz, pozdrawiam cię w tym momencie, bo to Mariusz jest inicjatorem całej tej akcji. No, ma gest, ma serce, także warto tutaj. Nagrałam do kościoła dzisiaj, niestety nie poszłam, bo jestem zaziębiona, stąd tutaj szaliczek, bo leczę się naturalnie.
No a nie ma sensu iść na pokaz, aby tylko podpisywać przysłowiową listę. No i dzień dzisiaj w zasadzie w domu, w teren nie poszłam. Mamusia też dzisiaj przesiedziała w domu, bo pada u nas, jest odwilż, jest ślisko, także wszystkie szlaki są takie, no raczej chyba niebezpieczne no, na chwilę. Troszkę pospałam. Teraz dalej idę telewizor oglądać. Jak taki kocur dzisiaj. Jak? No pracy jest dużo w tygodniu, no to trzeba w niedzielę trochę. Jutro normalny dzień. Trzeba od nowa. A co my jutro będziemy robić? Nie wiem, zobaczymy. Nie wiem. Ja też jeszcze nie wiem, co jutro będziemy robić. Coś zaplanujemy. Na pewno będę pierogi lepić. Dzisiaj na obiad smażyłam rybę, nagrałam odcinek, także ten odcinek się na dniach pojawi z rybki. Takich kulinarnych trochę tutaj będziemy robić, to coś tam nagram, o ile mi czas pozwoli. Zobaczymy. I zdrowie, przede wszystkim zdrowie. No i przede wszystkim zdrowie, ale tutaj mama mi pomaga, także we dwie sobie tutaj jakoś ogarniamy to wszystko. Bo tak jak często powtarzam w odcinkach, że to jest praca zespołowa całej rodziny. Tak. I kiedyś też tak było, jak jeszcze dziadki tutaj mieszkali, jak żyli dziadki, to razem też razem, nie? Pracowali, tak. Ile mogli, tyle pomagali. No babcia to się już ogrodem zajmowała, z tego co pamiętam, nie? Mak siała, babcia to już maku pilnowała, kapusty, a ty już tak bardziej kuchnia i gospodarstwo, nie? Tak. A później już jak zaczęli nam makówki zrywać, to przestaliśmy siać mak. Pamiętam, dużo maku siali. Sialiśmy dużo maku. I pamiętam ścinanie tego maku, jak się obcinało go tak na rękę, składałam babcia z tobą później w snopki, żeście wiązały, tak, nie? Tak, tak, a później się no dłubiło się, obcinało się końcówki, bo dużo się piekło, bardzo dużo żeśmy piekli makowców i także maku żeśmy dużo używali, dużo żeśmy siali razem z teściową. I pamiętam smak maku prosto z maków. Ojej, ojej. Fenomenalny był. Nożem się odcięło końcówkę, wysypało się do buzi, ale to było fajne, fajne. No i później całą zimę żeśmy ten mak, jak to się mówi, obcinali i wysypywali z tych ma, jak to się nazywało, makuszyn? Nie, makuchy. Makówki my mówiliśmy, no tak, ale to co zostaje po maku, to jest makucha, bo makówka to jest główka maku, a cała ta po obcięciu to jest makucha, chyba makucha? No tak, no. Chyba makucha. Tutaj teraz jak pomyliłam, to mnie poprawcie w komentarzu, ale maku żeśmy siali bardzo dużo. Dużo. To się bardzo dużo piekło. Mhm. Różne takie zawijańce, makowce, żeśmy z teściową razem piekli. I jeszcze mieliśmy piec taki w kuchni, jak nie? Jak piekłam chleb, to musiał być posypany makiem też. I walka o pierwszą piętkę. Tutaj wiem, że w różnych regionach Polski są różne nazwy. Skipka, przylipka. U nas się mówiło na to piętka i po dzień dzisiejszy. O tą piętkę była wiecznie walka. Kto pierwszy, ten lepszy. Mama zawsze piekła raz w tygodniu chleb. Cały piec piekłaś, nie? Takie... I się wtedy wściekałam, bo z każdej strony było odkrojony. Jeszcze jak najlepsze było. Jeszcze jak kuzyn Artur przyjechał, było nas tutaj troje, ja z siostrą, bo mam jedną siostrę, jest nas tylko dwie. I kuzyn Artur, no to było nas troje, ale żeśmy dokazywali, wszystek chleb żeśmy dookoła pookrajali, a mama jak przyszła niedziela rano, dostawała szału. I co? I kruszonkę z placka żeśmy zjadali. Ojej. Jakbym nie wiem, jaką grubą kruszonkę na placek posypała, ja przychodzę, a tylko ślady, kruszonka powybierana. Tak, ale moja siostra była jeszcze lepsza. Jak mama smażyła, ona kochała kotlety mielone. Tak. I uwielbiała te kotlety mielone. Mama nasmażyła kotletów. Przychodzi do obiadu i za kotleta na talerz, no taki letki jakiś, ale nie zwróciła uwagi, nie? Tatuś siadł, dostał ten obiad i tak widelcem, a tam tylko nie ma kotleta. Mama od spodu, a tam dziura. Wiecie co? Wszystkie kotlety powybierała, w środku zostały tylko te skorupki. I odwracała odwrotnie. Tak samo te cukierki na choince.
tak ładnie cukierka ze środku wybrała, papierek napuszyła, my za cukierka, a tam nie ma pst, nic. Pst. Ale był ubaw. Siostra, no tak miała, było. Siostra miała pomysły właśnie. Wszystkie cukierki wyjadła i ja kolekcjonowałam. No lubiała słodycze. Tak, bardzo, bardzo. Ja z kolei nie. Nie lubiłam słodyczy, no nie lubiłam. Nie przepadałam za nimi. Dla mnie słodycze mogą nie istnieć. Mam swoje dni, że wtedy tak, to gdzieś tam za tymi słodyczami mnie ciągnie. Ale generalnie to słuchajcie, może słodyczy nie być. No ale pamiętasz, jak żeś zbierała różnego rodzaju Mikołaje, czekoladowe. Zające. Czekoladowe były w tych złotkach, tak, i to jeszcze w takich złotkach twardych były. Sztywnych. Takich sztywnych. To też tak samo. Gdzieś otworzyła, uszy nadgryzła, to nos na... i tak zabezpieczyła, że nie było śladu. I wiecie co? Często mi zadajecie w komentarzach pytania, skąd ja mam tyle cierpliwości do komentujących nieraz. Właśnie chyba się wtedy za czasów dziecinnych nauczyłam tej cierpliwości, jak gdzieś tam ktoś mi coś zabrał mojego, coś mi zniszczył. Zawsze rodzice i dziadkowie powtarzali, nie przejmuj się, nie płacz, to są tylko rzeczy materialne, to możesz mieć. Ale to, co masz tutaj, tak, jeżeli raz stracisz, to już tego nie odzyskasz. To mi zawsze mamusia wpajała, tak, za jest... co tutaj dzisiaj mamusi mojej dziękuję. To jest najważniejsze, że... co się ma tutaj. Tak, bo... Nie szata zdobi człowieka, tylko to, co się w środku ma. No i tak dzisiaj, no mamy Adwent i tak się zastanawiam... No obchodzimy wszyscy ten Adwent, kupujemy wieńce adwentowe, a tak zastanawiam się, dzisiaj żeśmy nawet tutaj z mamą rozmawiali, ilu z Was teraz uczciwie mogłoby napisać, co wiecie o tradycji Adwentu, kiedy się zaczęła, skąd pochodzi, w ogóle jak to się zaczęło. Ilu z Was tak szczerze, naprawdę w komentarzu, tuż czystym sercem przed Wigilią napisze, ja wiedziałam, że tak to się zaczęło. Podejrzewam, że będą takie osoby, ale chyba mało. A tak naprawdę teraz tutaj Wam powiem, skoro odcinek luźny, stawiamy te wieńce adwentowe. Wiecie skąd to się wzięło? Otóż to się wzięło od 1939 roku. Był niemiecki pastor, teraz już tutaj nie powiem Wam, żeby nie pomylić, nie chcę przekręcić, ale bodajże John Wicher, John Winter, czy jakoś tak nazwisko tego pastora było i on prowadził taką świetlicę dla sierot. I no to już był czas wojny, zaczęła się wojna, no na terenie niemieckim jeszcze jej wtedy jako tako no nie było, ale żeby urozmaicić, rozweselić tą świetlicę dla tych dzieciaczków, wymyślił takie duże koło i w tym kole umieścił 24 świeczki. I każdego dnia później z tymi dziećmi, jak się spotykali na modlitwie, zapalali jedną świeczkę, łącznie do Wigilii. Zwyczaj ten przetrwał do dnia dzisiejszego, bo bardzo szybko zyskał takie uznanie, został przyjęty i stąd mamy właśnie wieńce adwentowe, tylko dzisiaj one są już dużo, dużo mniejsze i umieszcza się 4 świece, a nie 24. No i teraz druga taka sprawa. Kolor świec, wbrew pozorom, mało kto wie, że kolor świec ma bardzo duże znaczenie. Z reguły, jak ja widzę, są w sprzedaży wieńce adwentowe, czy sami robimy, są różne kolory, a powinno być tylko 2 kolory, fiolet i róż. I taki u nas jest w kościele. Tak, jest w kościołach 3 taki. 3 fioletowe i 1 różowa. Tak, pierwsza, druga i czwarta świeca są świecami fioletowymi, a świeca trzecia jest świecą różową. I to też nie jest, kochani, bez znaczenia. I teraz może być takie pytanie, dlaczego ta trzecia świeca jest różowa, a na przykład nie biała? No biel to jest kolorem niewinności, czystości,
A róż, co w kościele katolickim oznacza gaudate. Gaudate to znaczy w dokładnym takim słowa znaczeniu radować się, chwalić. I odnosi się to do pasterzy, którzy zobaczyli pierwszą gwiazdkę. Oni się radowali, chwalili się, byli pierwszymi osobami, które powitały Pana Jezusa w żłóbku. Stąd właśnie to jest nazywana, ta trzecia świeca jest nazywana świecą pasterza. I w kościele, w liturgii kościoła jest ona właśnie różowa od radości, od radowania się. Także no, to nie ma, także to jest bez znaczenia. Wszystko, naprawdę wszystko ma znaczenie i każda świeca również ona symbolizuje coś. Pierwsza świeca to jest świeca nadziei. Ona to w tamtym tygodniu była palona. Ta świeca niosła nam nadzieję. Druga świeca jest świecą radości, tak jak dzisiaj właśnie, przepraszam, pokoju, tak jak dzisiaj mieliśmy właśnie drugi dzień, mamy drugi dzień Adwentu i to jest dzień pokoju, tydzień pokoju. Później będzie tydzień właśnie świecy pasterza, czyli radości, takiego chwalenia się, no i na końcu przychodzi świeca miłości. Miłość, która powinna zapanować aż na cały rok, na te miesiące kolejne, na te kolejne dni. Także wszystko ma znaczenie i tak naprawdę powiem Wam, że nawet dzisiaj z mamą rozmawiałam, jak to jest, że szykujemy się do tych świąt. Dzisiaj jest niedziela, zamiast ją spędzać w domu, tak jak my tutaj, no gdyby nie padało, prawdopodobnie byśmy poszli się przejść gdzieś w teren. Byśmy... Może do lasu zobaczyć, czy grzybki są jeszcze. A są na pewno, byśmy nazbierały tych zamarzniętych kapciuchów. Chociaż takich. Chociaż wdychać się tego tak. Fajnego. A ludzie masowo... Co zrobili? Nawet co wy żeście zrobili? Do sklepów, do galerii. Po co? Kochani, po co? Czy tam jest to, co jest najważniejsze w galeriach, w sklepach, w zakupach? Wiecie co? Ja uważam tak. Jeżeli nie macie cały tydzień na podstawowe zakupy, to niedzielą tego nie nadgonicie. Niedziela jest od tego, aby spędzić ją z rodziną, a nie na zakupach. Iść do kościoła, no nie każdy chodzi, no wiadomo, że nie każdy chodzi, nie każdy jest wierzący, ale czytam niektóre komentarze i wiecie co, tak się zastanawiam. Mamy Adwent, szykujemy się do świąt, pięknych, wielkich świąt w okresie katolickim i dziwią mnie niektóre komentarze, bo deklarujecie się, że jesteście katolikami, wierzącymi. A gdzie ta wiara w tym momencie jest, jeżeli nie macie tolerancji, umiarkowania, zrozumienia, szacunku? Czemu nie tolerujecie na przykład odmienności czyjejś, że ktoś coś inaczej, nie wiem, obchodzi, robi, inaczej się zachowuje, jest innej narodowości, innej rasy, innej religii? Dlaczego tego nie tolerujecie? Dla mnie, mnie księża uczyli, uczyli mnie rodzice, dziadkowie i osoby starsze z mojej rodzicy, że świętością jest 10 przykazań Bożych. Reszta są tradycje, które musimy pielęgnować, szanować i podtrzymywać, ale przykazania są świętością. I teraz wielu z Was pewnie powie, ja żyję według przykazań. Ale jest przykazanie, szanuj bliźniego swego jak siebie samego. I ubliżając drugiej osobie, jak się to odnosi do tego przykazania? Kolejne przykazanie jest nie zabijaj. No ktoś też tutaj teraz powie, nie zabiłem i nie zabiję. A słowem? Nie tylko zabijamy rękoma, bronią czy powiedzmy w wypadku. Można zabić drugiego człowieka słowem, czynem, swoim zachowaniem. Ktoś w coś wierzy, ktoś się z czegoś cieszy, wy mu dopieczecie. Tak ma to wyglądać? Chyba nie. Nie, kochani. I tutaj dzisiaj, tak na koniec, bo już będziemy kończyć zaraz, tak. Bo odcinek będzie długi, ale powiem Wam, że życzę Wam naprawdę ogromnego resetu, przewartościowania tego wszystkiego. Tutaj naprawdę
wczoraj nawet u mnie gra cały czas radio, no teraz do filmów go wyciszam, jest wyłączone, ale jest taka akcja w RMF-ce, że co dasz na prezent bliskiej osobie, i zadzwonił mężczyzna, który mówi, że ma ogromny dylemat, bo u nich jest taka tradycja, że losują przed świętami dużo wcześniej osobę, której będą robili prezent, i on wylosował teściową. I jest załamany, bo zostało postawione bardzo wielkie zadanie z tego względu, że raz, że teściowa, a dwa, jest skonfliktowany z tą teściową. Nie lubią się i mówi, nie wie, jak on tą Wigilię przeżyje. Na litość, ludzie. Albo siadamy do tej Wigilii szczerze, albo no sorry. Ja tego nie rozumiem. Po prostu nie rozumiem tego. No to jest fakt autentyczny i takich rodzin jest wiele. Ja rozumiem, można mieć jakieś, nie ze wszystkimi się odzywamy, bo u nas w rodzinie też tak jest, że mamy jakieś, powiedzmy, osoby, z którymi nie utrzymujemy kontaktu, ale nie życzymy im źle. Nie. Modlimy się za nie, naprawdę niech ciepło myślimy i w każdym domu tak jest. I nie uwierzę, jak mi ktoś napisze, że u mnie jest idealnie. Nie ma tego, ale nie możecie żywić nienawiści w sercu, nie możecie żywić takiej, nie wiem, zgryzoty, no nie wiem, jak tu nawet już teraz powiedzieć. Nie wolno. Do Wigilii łamać się opłatkiem, musimy usiąść naprawdę czyści. Czyści tutaj, a nie tu na stole. Co z tego, że na stole będzie stało, tu będziemy pięknie ubrani i jak tu będziemy mieli jad. Jad, który wylewamy na co dzień. I później ktoś mówi, bo ja jestem katolikiem, tak jak ja nieraz w komentarzach czytam, ja jestem katolikiem, ale jad w komentarzu wylałem. Po co? Jakim ty jesteś katolikiem? Tutaj właśnie trzeba się zastanowić, bo nasze postępowanie bardzo i przede wszystkim tutaj. Dobrze, ktoś kiedyś powiedział, milczenie jest złotem, a serce jest naszym wyznacznikiem, naszą twarzą. I tego Wam życzę, kochani, żebyście od dzisiaj naprawdę zastanowili się, co jest najważniejsze, bo dla nas tutaj najważniejsze jest spotkać się przy tym wigilijnym stole. U nas nie ma w ogóle tradycji dawania prezentów na święta. Nigdy tej tradycji nie było i nie będzie, bo dla nas prezentem jest to, że Jezus się narodził. Prezentem jest to, że możemy dalej być razem dalej. W takim niezmienionym składzie, tak. A daj Boże większym. Bo co, zawsze ktoś odchodzi, no nie ma tak, było i nas więcej, odszedł tak. Tak jak z mojej strony teść, teściowa, już ich przy tym stole. Mama twoja już moja nie mama, żyje. Już ich brakuje, no tak. Kiedyś i my odejdziemy. Cieszyć się, że ten rok przeszedł, że jeszcze możemy się przy tym stole usiąść, spotkać razem, pośmiać. To jest najważniejsze. I to jest prezent, właśnie to jest prezent, że jesteśmy razem i życzę Wam, żebyście tak jak się deklarujecie, że jesteście katolikami, żebyście po tej Wigilii mieli siłę wstać od stołu o własnych siłach i pójść do żłóbka, bo niestety garstka tylko później jest w stanie wstać od stołu o własnych siłach i pójść do żłóbka, powitać tego, na cześć którego robimy tą kolację, na cześć którego do tej kolacji się przygotowujemy. Odcinek z takich tradycji, jak to u nas jest, bo jest z tego, co z Wami już tak rozmawiam, troszeczkę te tradycje mamy inne. Aczkolwiek no 90% chyba jest tego samego, bo też powiedzmy pościmy, Wigilię tak samo przygotowujemy, ale różni się to takimi powiedzmy obrzędami przed Wigilią, w czasie Wigilii, po Wigilii, ale to ja powiemy, ktoś puka, jak zwykle, jak zwykle. Ja się będę z Wami, mamuś, to wyjdź, załatwisz, czy ja muszę wyjść? No chodź. Ja już idę. Ja się z Wami żegnam w takim razie. Przyjechali goście.
No i cóż, życzę Wam właśnie takiego przemyślenia, przewartościowania tego wszystkiego, co jest najważniejsze. No i cóż, kochani, do następnego już kulinarnego odcinka. Trzymajcie się!